Marta Szymik, witam w pierwszym odcinku naszego nowego programu. To podsumowanie tego, co działo się w sierpniu w gminach naszego powiatu, zarówno pod względem inwestycji, jak i imprez. Nie zabraknie również zaproszeń oraz komunikatów samorządowych. W tym odcinku dowiemy się, co słychać w Ustroniu, Wiśle Brennej i Istebnej. Witam z jednej z sześciu nowych smart ławek zamontowanych na terenie miasta Ustroń. W najbliższym czasie rozpoczynamy bardzo ważne inwestycje dla naszego miasta. Jest to remont ulicy Cieszyńskiej, remont ulicy Lipowej. Kończymy również remont ulicy Źródlannej. W inwestycjach kanalizacyjnych chcielibyśmy Państwu przedstawić nowe inwestycje na ulicy Asnyka, Solidarności, na ulicy Granicznej oraz ulicy Sztwiertni. W Ustroniu zawsze dzieje się dużo. Sierpień również obfitował w wiele wydarzeń, z których najważniejszym były Dni Ustronia, w ramach których odbył się trzeci międzynarodowy konkurs produktów regionalnych, ustrońskie dożynki oraz romantyczny bieg parami. Dziękujemy serdecznie za liczną obecność turystów, kuracjuszy oraz oczywiście mieszkańców Ustronia. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, lipiec, sierpień to okres, w którym u nas bardzo dużo się działo pod względem kulturalnym, imprez sportowych, Puchar Świata, Tydzień Kultury Beskidzkiej, który był takim jubileuszowym, kiedy obchodziliśmy 30-lecie MSF-ów. Oczywiście Wiślaczek Country, mam nadzieję, że wszystkim Państwu się podobało. No i oczywiście zapraszam bardzo serdecznie wszystkich na kolejne imprezy, które w Wiśle będą miały miejsce w najbliższym czasie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że właśnie zakontraktowaliśmy kolejny etap prac na naszym dworcu kolejowym. Chcemy uruchomić tam klub seniora, oczywiście część restauracyjną. Jesteśmy po podpisaniu umowy. Prace ruszają już niebawem, a więc wszyscy ci, którzy byli zniecierpliwieni, dlaczego tylko część budynku została wyremontowana, informuję, właśnie ruszamy z realizacją. Już niebawem mam nadzieję, że będę mógł Państwa zaprosić do już wyremontowanego całego obiektu dworca kolejowego. Szanowni Państwo, miesiąc sierpień obfitował wiele wydarzeń kulturalno-sportowych na terenie naszej gminy. Wspomnę tylko o dwóch: biegu Obreńskiej Kierpce, imprezie sztandarowej. Cieszę się, że wielu wspaniałych biegaczy zawitało do naszej gminy. Przy wspaniałej malowniczej trasie udało się również tą imprezę przeprowadzić. Długość trasy 15 km. Drugim wydarzeniem, bodajże najważniejszym, były 30. jubileuszowe dożynki ekumeniczne na terenie naszej gminy. Wspaniała atmosfera, przepiękny kolorowód dożynkowy. Wszystkim, którzy gościli w naszej gminie, z tej okazji bardzo serdecznie dziękuję. Ze względu na bezpieczeństwo i poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej gminy udało się zrealizować dwie inwestycje drogowe. Ulicę Rolniczą w Brennej o długości 140 metrów, która kosztowała nas 165 319 zł i tutaj udało się uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych. 80% dofinansowania. Trudna technicznie droga, którą udało się zrealizować z odwodnieniem. Druga inwestycja to jest ulica Łęgowa w Górkach Małych, również dofinansowania z budżetu państwa. Odcinek 242 metry. Udało się poprawić korpus drogi i odwodnienie na tym odcinku. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w gminie Istebna w ostatnim miesiącu zrealizowaliśmy trzy inwestycje. Zadania te dotyczyły remontów dróg w ramach uzyskanej promesy od wojewody na likwidację szkód powodziowych. Wartość tych remontów wynosi około 450 tysięcy zł i jest bardzo dużym wsparciem dotyczącym poprawy komunikacji w przysiłkach takich jak Wilcze, Leszczyna, Droga na Dzielec. Za nami Dni Koronki Koniakowskiej. Impreza cykliczna w tym roku odbyła się po raz 21 w Koniakowie. Mieliśmy okazję zapoznać się po raz kolejny z działalnością naszych koronczarek. Była również piękna wystawa, którą wygrał mężczyzna heklujący piękną koronkę. Odbywały się również koncerty zespołu Wałasi, również występował zespół regionalny Istebna i zespół Koniaków. Tegoroczne wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony turystów. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku na kolejną imprezę koronczarską w Koniakowie. To oczywiście było podsumowanie sierpnia. Jak widać, w naszym powiecie sporo się dzieje. Z kolejną dawką tego typu informacji, zarówno o inwestycjach, jak i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, wracamy już za miesiąc. Do zobaczenia.